Te zmiany wymusza ustawodawca, określając na 22 godziny tygodniowo maksymalny pułap świadczenia pracy dla pedagogów, psychologów, terapeutów i doradców zawodowych z wyłączeniem pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej. Taki też projekt uchwały przedstawiono radnym. Obecnie wymiar pracy dla tej grupy zawodowej wynosi 24 godziny tygodniowo. Pojawiły się głosy, by zmniejszyć pensum do 20 godzin. Z tej propozycji jednak szybko się wycofano. Jak podkreśliła skarbnik powiatu, wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami, a na te powiat nie ma zabezpieczonych środków. Zmiany dotyczą 11 etatów. Rocznie po zmniejszeniu do 22 godzin tygodniowo dla każdego z nich to koszt 66 tysięcy złotych. Gdyby przegłosowano propozycję zmniejszenia do 20 godzin, koszty wzrosłyby do 132 tysięcy złotych rocznie. Ostatecznie przegłosowano przygotowany projekt uchwały zmniejszający wymiar godzin do 22. Zmniejszenie pensum z 24 na 22 godziny dotyczy pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zaznaczam, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W sumie w naszym powiecie dotyczy to 11 osób zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych. No i jest to skutkiem zmiany ustawy. Ustawa zmieniła po prostu pensum z 24 na 22 i radni dzisiaj dostosowali swoją uchwałę Rady Powiatu do tej wysokości, która jest zapisana w ustawie. Dla tych 11 pracowników, co to oznacza? Że pracują mniej za to samo wynagrodzenie? Tak. Tu umowy o pracę się nie zmieniają, wynagrodzenia się nie zmieniają, tylko po prostu pensum w trybie ustawy i w tej chwili w trybie uchwały Rady Powiatu przy tym samym wynagrodzeniu.